Dzień dobry, witam w programie Koronawirus w Polsce. W dzisiejszym odcinku nie porozmawiamy jeszcze o szczepieniach, nie porozmawiamy też na temat samej choroby COVID-19. Porozmawiamy za to o tym, co COVID-19 pozostawia w naszych organizmach po przechorowaniu. A pozostawia sporo. Od wielu miesięcy mówi się już nie tylko o powikłaniach oddechowych i sercowo-naczyniowych, ale także o zespole przewlekłego zmęczenia, tak zwanej mgle mózgowej i o sarkopenii, która występuje już nie tylko w stanach przewlekłych. Na pytanie, jakie powikłania pozostawia COVID-19 i czy można sobie z nimi radzić, odpowiedzą moi dzisiejsi goście. Profesor Enzo Nizzoli z Uniwersytetu Mediolańskiego, profesor Francesco Landi z Rzymskiej Polikliniki Gemelli, profesor Miłosz Parczewski z Kliniki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, dr Edyta Adamczyk-Kutera zajmująca się medycyną przeciwstarzeniową oraz Monika Piekarniak, rehabilitantka osób chorych na COVID. Pierwsze pytanie do profesora Parczewskiego. Mówi się obecnie o dużej ilości powikłań chorobowych. Na początku mówiło się o mgle mózgowej i zmęczeniu. Teraz coraz więcej słyszymy o powikłaniach choroby Parkinsona i dolegliwościach sarkopenicznych, prawda? Trzeba by było to trochę podzielić. Trzeba by było to podzielić na takie krócej terminowe powikłania po-covidowe i dłużej terminowe powikłania po-covidowe, które zostają. Te krótkoterminowe powikłania po-covidowe, mniej więcej między miesiąc a 3 miesiące po przebyciu choroby, występują u dużej liczby chorych, tak? Czy zespół zmęczenia, rzeczywiście tak jak powiedział, czy przewlekający się kaszel. Czasami takie rzeczywiście mnóstwo ludzi raportuje mgłę mózgową o różnym stopniu nasilenia. Nawet czasami taką subkliniczną mówią, dobrze, nawet nie wiedziałem, że coś się działo, ale wyraźnie widzę, że czy mi się pogorszyła pamięć, czy gorzej mi się myślało, czy gorzej kojarzyło fakty i widzę to teraz, jak minęło kilka tygodni po zakażeniu. W znakomitej większości przypadków te objawy po kilku tygodniach ustępują, ale rzeczywiście zespoły przewlekłego zmęczenia mogą się utrzymywać kilka albo kilkanaście tygodni. Być może u niektórych pacjentów jest to związane z subklinicznym uszkodzeniem mięśnia sercowego, ale u niektórych nie. Natomiast jest mnóstwo rzeczy, których jeszcze nie do końca wiemy i to są właśnie te zespoły pozapalne, aktywacja czy dekompensacja chorób autoimmunologicznych, które pewnie będziemy obserwowali za jakąś chwilę. No, pomijam przewlekłe włóknienie płuc czy niewydolność oddechową, bo jest to jakby w obrazie samej choroby, która jest przewlekłym powikłaniem. Generalnie co do zasady przewlekłe zaburzenia poznawcze raczej nie występują, ale trzeba pamiętać, że ta kombinacja zaburzeń poznawczych czy neuropsychiatrycznych u pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynika z dwóch komponentów. Z jednej strony z neurotropizmu wirusa, a z drugiej strony z samego niedotlenienia. Więc szczególnie u osób starszych, które są obciążone innymi chorobami, na przykład chorobą Parkinsona, tak jak pan tu wspomniał, to też jest ta komponenta niedotleniowa, związana z niedotlenieniem, która pogarsza chorobę podstawową i z tym musimy się liczyć. Widzimy wyraźnie więcej czy zaburzeń nocnych, czy zwiększenie ryzyka otępienia, czy też objawów związanych z otępieniem, które też, tak jak powiedziałem, częściowo wynikają po prostu z gorszej wymiany tlenowej. Po prostu. A czy z tymi pacjentami już jakoś pracuje się po tej chorobie? Czy są poddawani konkretnej, dostosowanej do ich stanu rehabilitacji? Wskazania rehabilitacyjne się pojawiają, ale programów rehabilitacji jeszcze jest ciągle za mało. Pierwszym programem rehabilitacji, który się pojawił, to był pilotażowy program rehabilitacji oddechowej dla pacjentów, którzy mają przewlekłe zaburzenia oddechowe po przebyciu COVID-a. I to jest na razie prowadzone eksperymentalnie pod Warszawą, z tego co pamiętam, ale więcej ośrodków się już zapytywało, czy można by było takie programy wprowadzać i należałoby je wprowadzać, ponieważ my widzimy niewielką, ale jednak istotną grupę ludzi, którzy mają przewlekłe niewydolności oddechowe i wymagają przewlekłej tlenoterapii. Czyli to będzie taki program rehabilitacyjny dla tych ludzi. Z drugiej strony mamy pacjentów, którzy jednak długo przebywali w łóżku albo przebywali na OIOM-ie i u nich bardzo potrzebny jest program rehabilitacji ruchowej związanym właśnie z zespołem wyniszczenia mięśniowego, czy też z tą frailty, czyli z tą kruchością poanestezjologiczną. I takie programy też dyskutujemy z różnymi, na początku OIOM-ami, bo też jest taka koncepcja, żeby pacjenta, który jest OIOM-owy w okresie zakaźnym, trzymać na jednym oddziale intensywnej terapii, a
potem jak mija okres zakaźności, co mija mniej więcej po 23-25 dniach od pierwszego wyniku dodatniego, to można takiego pacjenta bezpiecznie przejąć na inny oddział intensywny, gdzie również ta rehabilitacja jest bardziej dostosowana dla pacjentów, którzy właśnie mają zaniki mięśniowe. No i później ta rehabilitacja musi być kontynuowana. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pani Monika Piekarniak już zajmuje się pacjentami pokowidowymi, co więcej, sama przeszła COVID-19. W rozmowie przed programem przyznała, że coraz częściej występującym stanem pochorobowym w zakażeniach SARS-CoV-2 jest sarkopenia, czyli utrata masy mięśniowej w połączeniu z osłabieniem mięśni i spadkiem sprawności fizycznej. Sarkopenia. Można powiedzieć, że sarkopenia pokowidowa to będzie swego rodzaju nowa jednostka chorobowa po pandemii, która ogarnęła cały świat. Do tej pory podział sarkopenii był na sarkopenię, która postępuje szybko, jest to do 6 miesięcy, i sarkopenia właśnie jako jednostka chorobowa, która jest wpisana od 2016 roku jako oddzielna jednostka chorobowa postępująca w długim okresie. Od 40 roku życia właściwie postępująca nieustająco. Szybka ta sarkopenia następuje po urazie, ale tutaj rzeczywiście jest sarkopenia bardzo, bardzo szybko postępująca. Jest to właśnie związane z brakiem odpowiedniego odżywienia mięśni. Pracuję też z pacjentami, którzy przeszli COVID łagodnie, nie był im potrzebny tlen, wystarczyły leki farmakologiczne, sterydy wziewne na rozszerzenie dróg oddechowych i antybiotyki. Nie byli hospitalizowani i tak samo spadek masy mięśniowej jest ogromny. Dlatego, że duszność, która była, którą spowodowany był COVID, niestety wpłynęła na brak aktywności. Do pani Moniki za chwilę wrócimy. Na razie powiedzmy jeszcze więcej o tym, co to jest sarkopenia, dr Edyta Adamczyk-Kutera. Sarkopenia jest zjawiskiem fizjologicznym, czyli utratą masy tkanki mięśniowej, która rozpoczyna się, proces rozpoczyna się już od 30 roku życia, ale postępuje bardzo powoli, natomiast w okolicy 50 roku życia przyspiesza. Przyspiesza u osób, które są nieaktywne fizycznie oraz u osób z nadwagą, ponieważ zawsze utracie tkanki mięśniowej towarzyszy przyrost tkanki tłuszczowej. Przez lata tkanka tłuszczowa uważana była głównie za magazyn. Dzisiaj wiemy, że jest tkanką niezwykle aktywną wydzielniczo i szczególnie ta, która przerasta właśnie tkankę mięśniową, narządy wewnętrzne, czyli tkanka wisceralna ma bardzo niekorzystny profil wydzielania. W związku z tym, żeby zrównoważyć ten fizjologiczny proces, przeciwważyć tworzeniu się nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej, oczywiście wskazana jest aktywność fizyczna umiarkowana, która będzie zapobiegała temu przyspieszonemu tempu utraty tkanki mięśniowej. A to razem z brakiem aktywności wiąże się ze stanem zmęczenia, czy też przewlekłego zmęczenia po chorobie. I wcale nie jest to jednostkowy przypadek, na co wskazują badania włoskie. Panie profesorze, czy to zmęczenie zdarza się często? We observe that most of the people suffer from fatigue, for example. We talk that about more than 50% of these patients that suffer from fatigue. And this is one of the most important aspects of the long COVID-19 syndrome. But now we are trying to better understand what we can do for this patient, because now we demonstrated that a lot of patients suffer from long COVID-19 syndromes, for example, fatigue or other symptoms. But now it's so important to understand if we can really prevent and eventually avoid the long COVID-19 syndrome. So, as I said before, we realize that nutritional status is correlated with this kind of symptoms. So probably it's so important to treat the nutritional status. Now, in fact, we are studying in detail
if a specific nutritional approach can prevent and treat the long COVID-19 syndrome. In this moment, for example, we are evaluating a specific medical food, a specific nutritional supplement, named Aminoter, both in the acute phase and in the post-acute phase. So we are trying to better understand if we treat in the acute phase, the malnutrition, the acute phase, we can obtain better results in terms of reducing the impact of the long COVID-19 syndrome. And at the same time, we are trying to understand if a specific protocol and a combination of a specific exercise protocol with a specific nutritional approach, in this case, again, with the Aminoter treatment, we can obtain better results in terms of reduce, for example, fatigue. But another important aspect is also to prevent sarcopenia, because we are demonstrating that most of the people suffering from fatigue at the same time suffer from sarcopenia. So probably the sarcopenia is the biological substrate of this long-term fatigue. We are now trying to demonstrate, and the first results already suggesting it, that this kind of treatment, this kind of approach, assessment of nutritional status and treatment of malnutrition with a specific approach, with a specific product, really can, in this case, obtain again the treatment of fatigue syndrome and also the prevention of sarcopenia. Finally, we can conclude recommending to careful pay attention and the assessment of the post-acute COVID-19 phase among all the survivor patients. And at the same time, it's so important that we suggest to assess and to evaluate the nutritional status of this patient. In this way, we can really treat malnutrition condition, and specifically, we can treat malnutrition with a specific approach, such as the approach that we are using in our day hospital for the post-COVID survival patient with the Aminoter product. What we really understand during this period, especially with the activity that we started in April with the outpatient clinic named Day Hospital Post-COVID-19, is that the COVID-19 is for sure an acute infection disease. And we know very well that this infection disease involves firstly the lung with this characteristic interstitial pneumonia. But what we really understand is that the long COVID is that after also 2-3 weeks and sometimes more than 3 weeks, sometimes 1 month, we observe that most of the patients suffer from symptoms with the long COVID syndrome. And the symptoms that are most frequently observed and are, for example, fatigue and dyspnea. But also these patients suffer from joint pain and muscle pain. So this means that this disease, the COVID-19, is not only characterized by acute pneumonia, but also by this long COVID syndrome. Why? Because this is probably related to the inflammatory condition, but it is also certain that some of these symptoms are associated with the patient nutritional status. So we can say that nutritional status is really the key of this syndrome. In fact, we know very well that also in the acute phase, most of the patients suffer from gastrointestinal symptoms, like for example, nausea or loss of appetite. But there are also some important abnormalities in the smell and taste. So this means that all these symptoms in the acute phase correlated with the nutritional status. So this is really important that during the acute phase, most of these long-term symptoms that now we call long COVID-19 symptoms are really
correlated with the nutritional status. Ten stan odżywienia, niedobór składników odżywczych pacjenta jest ściśle powiązany z działaniem wirusa w zakresie manipulacji komórkami gospodarza. Anyway, what we know is that the viruses commonly manipulate the host cell's organelles to replicate by skipping the cellular immune response. Among the others, the damaged mitochondria that produce energy as ATP play a relevant role in both acute and chronic clinical aspects of COVID-19. Thus, many clinicians and scientists started to imagine to promote mitochondrial health as a therapeutic strategy for these patients. Moreover, the COVID-19 patients have intestinal malabsorption of nutrients, including the amino acids, and these nutrient deficits, due also to the marked reduction of appetite with nausea and vomiting frequently present in these patients, reduces availability of the substrates for energy production just when the energy requirements are dramatically elevated to promote an effective immune response at the start of the infection. Thus, we can say that the reduced mitochondrial function and the impaired immune response are critical pathological mechanisms in COVID-19. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 or SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, binds to a protein present on the cellular membrane of diverse cell types, including pulmonary alveolar cells, intestinal cells and others, and name angiotensin-converting enzyme 2 as an entry protein for cell infection. The clinical consequences of the acute infection are the activation of an hyperimmune response, the complement deposition, the clot formation, and thus the failure of multiple organs, with worsening of the clinical signs and symptoms. More difficult to explain are the long-term consequences of the viral infection and its systemic diffusion in the whole body. Jak wspomniane, przewlekłe zmęczenie. Ale czy możemy w jakiś sposób sobie z tym poradzić? Pani doktor Edyta Adamczyk-Kutera. Przewlekłe zmęczenie możemy zrzucić na trudny przebieg choroby, na pogodę, która jest niesprzyjająca. No niemniej jednak musimy też edukować pacjentów, że jeżeli ten stan się przedłuża i te odczucia no nie są adekwatne do czynników zewnętrznych, no to powinniśmy zwrócić się do specjalistów w celu oceny, no chociażby właśnie składu ciała. Często trudno porównać tempo utraty masy mięśniowej, bo pacjenci nie mają takich badań przed wystąpieniem choroby. Ale możemy mieć pewne cechy, które pokażą nam, że to tempo jest zbyt szybkie. Co możemy jednak zrobić? Dzisiaj zwraca się uwagę na konieczność rehabilitacji u pacjentów po-covidowych, szczególnie w obszarze układu oddechowego, ale coraz częściej mówi się również właśnie o rehabilitacji w układzie ruchu. Właśnie w związku z tą przyspieszoną sarkopenią po przejściu COVID. Co możemy zrobić we własnym zakresie? To oczywiście zwrócenie uwagi na odpowiednią dietę. Ona jest niezwykle istotna, ponieważ pamiętamy, że u bardzo wielu pacjentów w przebiegu COVID występują również objawy ze strony układu pokarmowego. To jest związane z występowaniem receptorów dla konwertaza angiotensyny również właśnie w tym obszarze. W związku z tym zaobserwowano, że w czasie choroby i tuż po niej taka dieta food low mass, czyli dieta ograniczająca ilość produktów, które fermentują, które dają takie nieprzyjemne odczucia rdzenia, przelewania, będzie dla tych pacjentów korzystna. I dieta z większym udziałem tłuszczy, ponieważ tłuszcze zmniejszają w efekcie metabolizmu ilość dwutlenku węgla, to odciąża układ oddechowy. Jest też korzystny, jeśli chodzi o układ mięśniowy. Ale to, co jest niezwykle istotne w kontekście nie tylko choroby, jaką jest COVID, ale w procesie fizjologicznej utraty mięśni, to jest odpowiednia ilość białka w diecie. Jest to pojęcie dosyć szerokie, ponieważ nie każde białko jest dla nas tym białkiem, które wykorzystamy do syntezy enzymów i hormonów innych białek. Wykazano, że niezbędne jest dostarczenie wszystkich niezbędnych aminokwasów w odpowiednich proporcjach, ponieważ bez pojedynczego nawet niezbędnego aminokwasu ten proces syntezy białka w organizmie człowieka nie przebiega prawidłowo.
I w tym celu wskazane jest suplementowanie odpowiednimi nutriceutykami, bo tak należy je określić, to nie są stricte suplementy. Mówię o takim nutriceutyku, którym jest aminoter. Z dużą ilością badań klinicznych również u pacjentów w trakcie i po przejściu COVID. I jest to nutriceutyk, który zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy w odpowiednich stosunkach stechiometrycznych. Zawiera również 3 kwasy organiczne i 2 witaminy z grupy B. I cały skład tego nutriceutyku warunkuje właśnie poprawę funkcji mitochondriów. Wykazano również, że jest to booster, który prowadzi do bioregeneracji mitochondriów, czyli tego celu na poziomie pokomórkowym, który stał się powodem manipulacji naszym układem immunologicznym. Dziękuję pani doktor. Pytanie w takim razie do pana profesora. Czy możemy już powiedzieć, że aminoter faktycznie wspiera powrót do zdrowia pacjentów covidowych? Increasing evidence both in laboratory animals and in humans has shown that this new original preparation can promote mitochondrial biogenesis and mitochondrial function, especially in skeletal and cardiomuscle cells, ameliorating the age-related sarcopenia and cognitive decline. Thus, one can imagine that it may positively affect the COVID-19 patients at multiple levels and both in acute and chronic phase. Firstly, aminoter promotes ATP production, which reduces free radicals and oxidative stress linked to the inflammation and cytokine storms in SARS-CoV-2 infection. Moreover, this formula may ameliorate the amino acid absorption at the intestinal level, with increased protein synthesis in muscle and the arrest of the muscle atrophy in COVID-19 patients. These muscle atrophies normally caused in these patients not only by staying in intensive care unit for these days and or weeks, or by the long-term immobilization, but also by the drug therapy generally used in COVID-19, such as corticosterone, the known cortisone-dependent myopathy. Finally, but not less important, 2 other mechanisms may be activated by the amino acid formula and have positive effects in COVID patients. The first, the potential normalization of intestinal microbiota, often changed with negative consequences in COVID patients, and the second, immune response preservation and promotion. Currently, clinical trials to confirm its efficacy in the acute phase of the disease are in progress. Meanwhile, we are planning an extensive prospective study in patients in which the infection resolved to study therapeutical efficacy in preventing the long COVID symptoms, including fatigability and neuropsychiatric symptoms. These results are expected in the few next months for the acute phase trial. A longer time will be required for the chronic study. Dziękuję bardzo i wracamy do pani Moniki Piekarniak, która preparat aminoter zastosowała u siebie podczas choroby, a dziś stosuje go u swoich pacjentów. Pani Moniko, jak w tej chwili wygląda pani opieka rehabilitacyjna nad pacjentami pokowidowymi? Dieta. Odpowiednie odżywienie mięśni i trening z fizjoterapeutą. Nie dość, że trening na wzmacnianie masy i siły mięśniowej i przy tym dieta będzie bardzo potrzebna i trening wydolnościowy. Ja stosuję przy moich pacjentach dietę z suplementacją, polecam preparaty Aminoter. I sprawdziłam również dawki z odpowiednią proporcją dawek potrzebnych organizmowi do budowania siły i wydolności mięśniowej, bo nie chodzi o to, żeby zbudować tylko mięsień poprzecznie, ale chodzi również, żeby ten mięsień był dużo bardziej wydolny. Sam naturalny sposób odżywienia osób po COVID-19, odżywienia naturalnymi preparatami w mojej ocenie i w moim doświadczeniu nie jest wystarczający. Osobiście przeszłam sama COVID-19 i jak zaczęłam używać preparatu Aminoter,
zauważyłam ogromną, bo z tym to był mój największy problem, miałam spowolnione ruchy. Byłam jakby 20 lat starsza, mięśniowo, nie byłam w stanie szybciej wstać, podbiec, podejść, już po kilku saszetkach aminoteru moja szybkość ruchu, szybkość reakcji była ogromna. Badania nad działaniem zbilansowanej dawki aminokwasów, jak słyszymy, zawartej w preparacie Aminoter, zapewne będą kontynuowane w wielu krajach, podobnie jak projekt, którego celem jest określenie grupy najbardziej narażonej na powikłania. Pani doktor? Jest taki duży projekt naukowo-badawczy, on jest dzisiaj możliwy, bo mamy coraz większą grupę pacjentów właśnie po-covidowych, których możemy obserwować. Ten projekt skupił się właśnie na pacjentach młodych, bez chorób towarzyszących. I okazuje się, że są pewne predyspozycje genetyczne, pewne warianty genetyczne w układzie odporności wrodzonej, które predysponują te osoby do znacznie bardziej burzliwego przebiegu COVID i większej ilości powikłań. Co dzieje się w przebiegu chorób infekcyjnych, wirusowych, bakteryjnych? Bardzo często mikroorganizmy wykorzystują, w tym również wirusy, które de facto nie są organizmami żywymi, dopóki nie zaczną replikować w naszych komórkach, wykorzystują i manipulują naszym układem immunologicznym poprzez mitochondria. Mitochondria są takimi centrami energetycznymi każdej komórki. A tkanki, które są szczególnie energochłonne, w tym między innymi mięśnie czy tkanka nerwowa, są szczególnie wrażliwe na uszkodzenia mitochondrialne. W związku z tym te objawy charakterystyczne w zespole po-covidowym, takie właśnie jak mgła mózgowa, czy ta męczliwość i zmniejszona funkcja, pogorszona funkcja układu mięśniowego, związane są właśnie z dysfunkcją mitochondriów po przejściu tej choroby. Proszę Państwa, czas i wielość powikłań nie pozwala nam w tym programie poruszyć wszystkich możliwych kwestii. Wydaje się jednak, że przynajmniej sytuacja pacjentów po-covidowych z dolegliwościami sarkopenicznymi i przewlekłym zmęczeniem, czy też mgłą mózgową w wydatny sposób może zostać poprawiona dietą połączoną z suplementacją aminokwasów, na przykład w preparacie Aminoter. Drodzy Państwo, na kolejny odcinek programu Koronawirus w Polsce zapraszam w lutym. W lutym spotkam się w programie z profesorem Miłoszem Parczewskim. Dziękuję Państwu. Do widzenia.